No, co nieźle. A może tutaj, może tutaj. To ja powinienem mieć drukowanymi. Dobra, go! To już. To ja mam drukowanymi. Pizdu osób. Nie, tam. Jajca, to domki szósteczki. Ale lucik jest elegancki. Dobra, to ja z Rezim ląduję, a niech może Dawid leci z tym, z Nifrezem. Wyście tu zazn... A, wy aż na hangary chcecie? Nie, nie, na budynki. Nie, te domeczki to są najlepsze, to jest najlepszy lód na świecie. Lucik, lucik, lucik. Freddy Rzepka to to samo. No, tak jak Saturn i Media Markt to to samo. Osoby. No jedna ekipa Saturn... na szpital. Hangary 2, 4, 5 osób i tam kontenery ekipa. Dla uchodźców. U nas nikogo nie ma generalnie. Tak, dokładnie. Więc można to szybko zutować i na szpital pójść ich, pokasować ich ten. Saturn i Media Markt to... O kur... Ech, ja nie rozumiem tej gry w ogóle, nie? Giry urwane. Ewidentnie byłem na dachu. No ja też to samo i spadłem. Tobie HP nie odebrało. Nie, kamizelka dwójkę, w razie czego. Widzisz, Juliusz? No bo ten o żabce był fajny. No bo to niektóre gierki, w ogóle na VR-kę, wiesz, jak ludzie całe życie oglądali zwykłe gry, to szczerze mówiąc, każda gra najprostsza, która by na komputerze była, tylko że w świecie rzeczy, w świat wirtualny została przeniesiona, to ona będzie ciekawa, bo tam najprostsze rzeczy, takie jak ten symulator wczoraj, co miałem, symulator kucharza, to nawet najprostsza rzecz, jak posmarowanie chleba masłem, kuźwa, można sobie krzywdę zrobić, albo nóż ci wypadnie, albo wiesz, no takie są. Dobra, mam apteczkę. Albo nie, nie mam apteczki. No i w strefie ładnie. No, strefa gitara. A ci tak w sumie auto poszukał, nie? To na później. A szyła zawidziałem, więc spoko. Czekam na kolejny odcinek z pracownika Żabki. No to ci muszę powiedzieć niestety, mój kolego, że z pracownika Żabki już nie będzie żadnego odcinka. Wiesz dlaczego? Bośmy przeszli już tą grę. Ukończyliśmy ją. W sensie... Na każdy rodzaj pracy przypada... Na każdy rodzaj pracy przypada 15 misji. I to jest... Ta gra niestety ona kosztuje 20 euro, a misji nie ma za dużo. Ale liczę na to, że może jakiś dodatek do tej gry za niedługo wyjdzie. Co tam te puzzle lutuje tak? Dawidek. No, ja sobie MK tak jest lutuję. U mnie, ktoś potrzebuje? No nie mam plecaka, muszę tu sobie znaleźć. Jaka MK? M16. Jak nie znajdę, to podejdę. Bonkol, do której live? No właśnie, live dzisiaj był bardzo późno odpalony, dlatego też tak siedzę teraz i normalnie to jest godzina, o której już bym nie streamował. No ale też nie mogę, kurde, wyłączyć tego live'a na 2 godziny, no bez przesady. Jeszcze tak, pogramy sobie w tego PUBG'a trochę i potem pizzę robimy w kuchni, no. No a po pizzy już pójdę jeść, to już będzie wtedy koniec live'a. A na ile mniej więcej zostawiasz zawsze pizzę, żeby, znaczy ten ciasto, żeby urosło? Na godzinę, dwie. O tam, to zależy. Ja pół godziny ja czasem, to minimum. Czasem chyba. Jak nie, czasem nie ma, ja ci powiem, czasem to w ogóle nie daje ani chwili na wyrośnięcie i po prostu od razu wkładam do piekarnika i też normalnie ta pizza się robi i ten. Tylko, że nie powinno się tak robić, bo jednak powinno ciasto urosnąć, jak się drożdży daje. Ale ja pamiętam, jak żeśmy kiedyś z kumplami takie gastro takie nam wpadło na u niego byliśmy na domówce i to było już późno, żeby cokolwiek zamówić i tak dalej i mówimy, robimy kurde pizzę, nie? Ale stary, było wszystko na tą pizzę, tylko nie było drożdży. Mąki. Ja mówię, kurwa, to jak to zrobić, nie? Mąka była całkiem inna w ogóle, taka jakaś kurde bardzo ciężka, to wyszło dziwne. I nie było proszku do pieczenia, ani... Znaczy proszku do pieczenia, nie było drożdży. Tośmy sodę normalnie dali.
Iśmy ukręcili taką pizzę, nie było pomidorowego tego koncentratu, żeby jakiś sos ten. Tośmy na gęstym ketchupie to zrobili. Kuźwa ser, tośmy w plasterkach mieli cienko pokrojony, tośmy tu wrulony tak, żeśmy zbijali i tarli na tarce. Mówię ci, takie kurde to był spontan i tak zajebista pizza wyszła, że och. Że łohoho. Tak zwana pizza spontan. Jeżeli ktoś ma snajpę, to kompensator mogę dać. 25 minut. Nie, ja w ogóle nie patrzę na czas. Ja tak na oko. Patrzę jak już się składniki, jak ciasto. Ciasto czy już jest zrobione. I w ogóle muszę dzisiaj zrobić trochę inaczej, bo ja mam cienkie plastry salami, a dzisiaj będzie pizza z salami. I ten. I ja je wrzucałem od początku, a one, te salami szybko się spiekało, nie? To ja sobie dopiero po chwili wrzucę tam. Na pizzę. Tam dwójka na mnie. Bo one mi się spali na wiór. Idę tam, ziomeczku. Ale powiem wam najlepsze co. I mam pieczareczki mi zostały jeszcze. Ja lubię, musi być pieczareczka, musi być. A ananasy? Nie, nie ma ananasów. Ale nie miałbym smaka w ogóle, w sensie ja tam nawet lubię kurczaka z ananasem, ale dziś nie mam takiego smaka. Mam ochotę na normalną pizzę z serem. Czy ktoś ma może czoka na oddanie? Pieczarkami i z wędlinką. Czoka nie. Czoka nie mam. W sumie nie wiem, no każdy ma swój gust, jakie wy możecie napisać na czacie, jakie wy lubicie na przykład pizzę, nie? Jak tam zamawiacie, no, ale... Darmową. Od razu, ja to na przykład... jak zamawiacie. Nie no, jak zamawiacie na przykład, nie wiem, a dzisiaj zamawiamy pizzę, nie? No i jaką lubisz zamawiać? Parmejska jest kozacka. A parmejska. Dobra, tylko że wy te nazwy podajecie, a w każdy... to nie jest tak, że w każdej pizzerii mają takie same... No dojrzewająca, pomidorki koktajlowe, rukola. I znaczy, parmezan. No to kuźwa rukole, będę jadł kurde trawę, nie? Na pizzy. Hawajska jest wszędzie taka sama. Ja w ogóle pierwszy raz myślałem, że ta trawa to jest do wycierania gęby w ogóle, nie? Czy coś, bo ja mówię, po co mi kuźwa dali to, albo do przykryli mi to jakimś liściem, może to ciepło ma trzymać. Mówię, co to jest? Potem się dowiedziałem, że to się je. Ja mówię, co? Ej, rukola jest zajebista, dobry ma smak. Ja nie lubię. Stary. Ja rukole to równie dobrze mogę sobie starą skarpetkę dać do rzucia, tak sobie mówię. Ja nie lubię rukoli, nienawidzę. Opluted. Nienawidzę rukoli. Tak samo jak oliwek nienawidzę. Ja też oliwek nie lubię. Koszmar jakiś. A tam znacie się. A niektórzy się tak zachwycają. Byście kuźwa pizzę z kebabem tylko jedli. Nie no, z ananasem. Nie, ja właśnie bardzo lubię jak jest... Albo jest tak. Nie, ja lubię jak jest albo bardzo mało składników, tak jak taka włoska pizza, że masz tylko ten ser i na przykład i szynka i to wszystko, nie? Tak bardzo mało. Albo lubię jak już jest takie składniki, które naprawdę smak dają. Bo ja na przykład niektórzy jak chodziliśmy tam po szkole, na przykład no to dzisiaj późno skończyliśmy, chodźmy na pizzę. To ja widziałem jak kumple zamawiają pizzę, gdzie jest najebane 20 składników, w sensie była taka pizza, że miałeś tak. Przecież to ciasto szynkę, jest mokre. Kurczak, boczek, miałeś do tego jeszcze salami peperoni, jeszcze kiełbasa w rantach była i chodzi o to, że ciasto było takie mega tłuste i mokre. I mokre, no. A po drugie już to taką, jadłeś taki zlepek smaków, w ogóle nie wiedziałeś co tam jest, w sensie, no czułeś, że jest mięso, nie? I powiedz, żeście jedli coś sami. Nie, no, do ręki, nie? Tylko, że wiesz, ta pizza ci opadała, bo ten... Ale ja robię zawsze takie ciasto, kurde, te, co teraz przepis, że zawsze takie, kurde, sztywne wyłazi, takie, o! Tylko, że jest jedna zasada, ono będzie sztywne pod warunkiem, że nie przemoczy się spodu, w sensie nie da się za dużo sosu na przykład. Bo to chyba bardzo ten, nie. Poważna sprawa. O, to jedzie. Nie. No nie, to jest poważna sprawa, bo jak zrobisz za bardzo obok wodnisty mnie sos, to ja, po prostu... Będą przyjeżdżali przez ten strzał do nich. Czulamy! Czulańsko! Obalony jeden. Ło. O kurwa, jakie strzelanie to strzelają było. Do mnie. O kuchwa. Ze kuchni, z tego, z kuchni. Ze szkoły? Z kuchni. Ze szkoły strzelają? A widzę, z dachu. Z twojej kuchni, Dawida, my strzelali. Czemu z mojej? To kot tam jest.
Dawid sprawdzał, czy umarłem, czy może mnie lutować. Mhm. Dobra, ja to by... Żartowałem. Czy lają? A. No, resistance, pałko. Ale spokojnie. Oni będą się chcieli dobić, to trzeba ich... Gdzie oni są, na dachu czy w oknach, dachu, nie wiecie? Są. Albo w oknach, nie wiem, no. W oknach i na dachu. Dobra, ja bym generalnie wziął auto i powiedział im see you later, alligator. See you later. Dobra, podnosi go ktoś? No niestety. Dobra, ja tam dyma zarzucę. O ty, Nifres. Co? Co o ty? Podniosłem. Dymy. Za drzewem jest na 150 ode mnie. Tak, o! Powalony jeden. Wow. Ten za drzewkiem? Nie, jakiegoś innego powaliłem, my za drzewkiem jest jeszcze jeden. Nie, no to takie kolimatory mogę. Ten, to drzewko jest... na górce? Tak. Tam za nim był. Oni teraz chcą się podnosić. Dobra. To możemy zmierają wykorzystać tam. Uciekać, nie? No albo ich... Jest gościu, obok przy płocie. To przy płocie właśnie tego ubiłem. To może go tam dobić. Chodźcie tam do Hirka, sam jest chyba dobry widok, nie? W miarę. Okol to tam chyba już myśli o tej pizzy, bo z kuchni strzelają, biega z patelnią. Nie, cały ujebany, ten, cały ujebany rukolon czytam właśnie, co piszą na czacie. Znaczy, ja słyszałem, no tak. Dobra, powiem wprost po prostu. Nie mam żadnego problemu z tym, jak ktoś je coś, co mi nie smakuje. Ale nie lubię, jak ktoś na przykład wypomina mi w drugą stronę. Jeżeli mu coś smakuje, a mi to nie smakuje i mi mówi, Boże, kurwa, co? Dawaj, jak? Nifres. To, no... Cześć. No, to jest kwestia gustu, no. Biegnął tam. Dobra, schowaj się. Dobra, Nifres, dawaj do nas. Czekuj oknem i go. To szkoda ammo, i tak ich nie zabijemy, oni będą się podnosić jak parówy. Nie wiem, ja na przykład... My na Śląsku jemy wodzionkę, albo bułczankę... Żółty, czerwony. Albo ser domowy, co śmierdzi jak gówno, jak się go smaży. I dla nas to jest dobre, a dla niektórych nie, no i to jest to totalnie normalne, bo nie jedli takich rzeczy, no i to są inne smaki. Smaki lata. Ser smażony z chminkiem, Hauskeiza, no. Albo właśnie rzymloki, bo krupniok to kaszanka, ale ja to rzymloków nie ma w Polsce. Dałbym je chodzić dalej. Dobra, tutaj. No i to mi się podoba. Hełm dwójeczka. Rukola to taka trawa. Rukola to jest ta, co ma takie dziwne liście, one choby żołędź mają takie, czekaj, jak one się nazywają. Pokażcie, rukola, grafika. No, to są takie listki. Faktycznie, ekstra wymaga do AR-ki? No właśnie, ja też bym potrzebował, ale nie mam. Jeśli ktoś potrzebuje kompensator do AR-ki, mogę oddać. Ja. Marihuanę. Trochę jak marihuanen. A ja za to lubię na przykład te kiełki. Lubię kanapki z kiełkami, lubię. A żeżuchę lubisz? Dobra. Dawid, masz napój? Pijesz coś tam? Znaczy, czy bo chcesz? Kiełki są... O, czekaj, tylko dokończę. Kiełki są po prostu takie, że one są chrupiące i generalnie to sprawia, że jak człowiek ma tak skonstruowany mózg, że jak coś jest ciepłe i chrupiące, to od razu lepiej się czuje i klasyfikuje to jako coś dobrego. W razie na żółty, albo to możemy nawet zlutować. Nie, tego nie, bo to żółte domki to tam lipa. Żółte domki to zawsze gówno w nich jest. Michał tu, a potem tam dalej do brzegu. Chyba, że strefa pójdzie w ogóle gdzieś tam na prawą stronę, więc... Dobra, łączą dwójkę. Na lewo, tu na górę? No. To są trzy domki, to wiesz, to tutaj... Nie. Okej. Znaczy ja nie mam, o tak, nie wiem, nie będę się wypowiadał za cało, za wszystkich. Ale zacząłem ostatnio myśleć poważnie nad tym, nad maszynką do pieczenia chleba, ale to jest taki... Na razie wstępny plan.
Muszę się popytać osób, które to mają. Wystarczy ci blaszka i piekarnik i masz to samo. Nie, chodzi o to, że ja sobie to zrobię w nocy, się obudzę, mam ciepły chleb i wiesz. Rano wstaję, masz chleb zajebisty ten. A nie, bo tak to musisz włączyć, to tam 3 godziny się piecze, czy tam ile? 2 godziny. A to wiesz, zawsze możesz z rana pójść do tego, do piekarni. Tak, ale jest sprawa taka, ja wiem, to jest najprostsze rozwiązanie, tylko że ty robiąc sobie chleb, to możesz sobie zrobić chleb jaki ty chcesz. W sensie ze składników, tylko wiesz, ty wiesz jakie tam dajesz składniki. Te piekarnie teraz są takie, że niby tam piszą, że to są takie na naturalnym zakwasie, ale mi się to kurwa nie chce wierzyć. Te takie nowoczesne piekarnie, one takie są, one są za ładne na to, żeby to robić według starych receptur. Oni tam chyba na szybkości to robią wszystko, żeby koszta obniżyć też. Czemu na piechotę biegniecie? A czemu nie? Blisko. Co ty żeś zrobił? Nie wiem, kto do mnie strzela. Aha! No się śmiejesz, ciebie. Widzę. 15. A! Co ty robisz? Czemu wy się bijecie, Ja blisko gdzieś? Mnie co? Za górą. A widzę! Biegną, tak. Biegnie. Oni biegną. Tutaj Rezi biegnie teraz do nas. Ja to mam jakiś celownik do snajperki, Bonkol. Ja nie mam, ja mam. Co? Masz. No, dawaj. No to kuchwa dobre, no to teraz to ja rozumiem. Oni będą tutaj do tego, do brzegu też biegli. Dobra. Srał. Powiem wam tak, że jak nam strefa wydupi na drugim końcu tego kółeczka, to będziemy mieli trochę biegania. No to jogging zrobimy. Kwapisz? Kwapisz. A co to za piekarnia kwapisz? To jest jakaś taka ogólnopolska, czy nie? Biegnie Renifer. Co to? Skończył się ten zmywać. Bomba. A słyszycie to pikanie? Tak. Bombsite A. No bombsite, dobra, ja się wycofuję. Bombsite M jak miłość. Ja muszę... Bugi mamy jak co. Ja muszę to uchylić, ale znowu nie mogę uchylić, bo kurwa, tam jest tak gorąco. Ktoś potrzebuje MK? Wejść. Potrzebuje celownik, kolimator. Jak masz zooma, to ci chętnie oddam. MK ammo tu jest. Ej, strefa się praktycznie. O. Ale strefa, tylko na jakąś górkę by przydało wejście. Aby jakiegoś zooma dorwać. Ammo 5 darmowe. I MK416. 416? Tak. O! Ale ta broń przecież jest z dropu, tylko co ty dupisz. MK416. MK. Ten. Kot, nie. Wypadł. Czekajcie, co ja chciałem powiedzieć. U mnie normalnie w piekarniach w Radzionkowie to da się kupić te chleby na naturalnym zakwasie. Tylko że one są. Tylko że one są dwa razy droższe, nie? Że tam taki mały bochenek kosztuje powiedzmy z 8 zł. I to oni oficjalnie podpisują, że oni oficjalnie mówią tym samym, że tylko te chleby są na zakwasie, a reszta to są robione tak na dziko. Albo zawsze, możesz zamówić ten chleb przez internet na Allegro. Kuchwa, ja widziałem ten odcinek, co za debil. Zamówiłem chleb przez internet. A to jak ja sobie co zamówię? Zamówiłem sobie, nie wiem, herbatę? To też nie, to już nie, bo w sumie chleb jest zamawianie, chleba jest głupsze. To ten cały Wiśnia to nagrał, nie? Że zamówił chleb i za 30 zł na Allegro. Ja pierdolę. Ja, bo zamówił chleb za 30 zł, że jakiś to jest, wiesz... Taki typowo na ziarniach tam wypiekany taki, nie? O, patrzcie, no gdzie rzut leci. Chcę! O, kuchwa, biorę moje. Chcę, właśnie na dachy tu na te budynki i wcelujcie się. Dobra, a ja będę tam jest? Pod tym, a ja będę pod rzutem. Brzeg 300 NW. W stronę morza. Dobra, patrzcie się w kierunku jeziora, tych wydlaków, bo mi się wydaje, że oni będą czegoś. Szli gdzieś tam. Czy zbyć jednego ktoś? No, ja mam czwórkę jedną założoną. Ja ich nie widzę w ogóle. Pytam się. Tych wariatów ja tu nie widzę. Samochód? Trąbił? Nie, to u mnie za oknem. A. Hirek już za dużo gier. Nie no, tak nie samo myślałem, że jedzie autko. Dobra, identyczny klakson. Idź Bonkol, ja cię będę osłaniał, Unifres chyba też. W sumie to Tesco masz bagiego, a dobra, żeśmy zdupili, żeby... Nie, ten chleb podjechał. Za 140 to wiecie co to jest za chleb. To jest taki, że moglibyście w jednej ręce to, ten miąższ cały, ten środek kurde zgnieść. Taki nadmuchany.
Najlepsze to są kajzerki w Tesco, 10 kajzerek za 2 Powiem złote. Powiem wam, że takie gówno tu jest, że to jest zwykły kar tylko. O. I jeszcze, wiesz co jest najlepsze? Że tu jest kar, biegnij, amunicja chodź, i... Biegnij, biegnij. I nic więcej. To bierzesz tego kara czy nie? Bo mogę brać. Biorę, biorę, biorę. Tu jest bagi. SKS-a zostawiłem. Chcę podjechać tam. Ziomek na 30. Na górce czy gdzie? No, jego widzę jakby. Ja nie wiem, czy on jest za górką. Nie, na górce leżał, no. Ja tam widziałem. Ej, nie, tylko... to była tekstura. Tak? Takie na górce niby, że się położyło? Nie, to nie. Jest kawałek ziomek, krzaka, mi się tam, wydaje. Tam ziomek uciekł za tym. Był, był. Tak? Tak? Bez, nie tak. Róbcie z mnie jakiegoś. Nie no, wiem. Bo nie, nie wiem, jaki macie render scale. Czekaj, ja muszę sobie zmienić to. Jakiego macie fowa w ogóle? 95. Ja ale czekaj, zasięg renderowania ultra. No to niech mi się renderuje na ultra, no. Tylko ultra gracza mają na ultra. Nie, no będę na dalekości widział będę. Kurde, muszę iść jedzenie odebrać, bo mi przyszedł to Chino. Idź odbierz, no. Do Chino. No idź sobie, idź. Kurde, a jaki? Wina 5 smaków? Coś innego brał chyba. Ale problem, nie? Kurde, Chinol mu już przynosi. Cink, ciank. Ja ci powiem, ja ostatnio, kurde, mamy takie u nas. Ja nie jadłem nigdy tych sajgonek, w sensie nigdy, nie? W sensie. Dopiero od jakiegoś roku. Co, jak mam okazję, to zamawiam sobie sajgonkę gdzieś tam, jeżeli jest w okolicach restauracja. Ale do tak, no nie było u nas takiej restauracji, gdzie są sajgonki i tak dalej, więc tego nie jadłem. Jak poznałem biegam po prostu, bo ja, 15, może, miałem może miałem szczęście, że po prostu trafiłem na dobre sajgonki i teraz, kurde, mam takiego smaka. Sajgonki, nie strzelaj, daj mi przybiec trochę bliżej. Gdzie oni są? Daleko są. 30. 10-15 między, po prawie od tego drzewa. Teraz biegną w stronę tego miasteczka, gdzie biegnie. A. Za... Nikt z was nie ma żadnego zooma na zbyciu? Nie, to ja bałkolowy. Kurczę. On się czołga tam! Wariat. A drugi prawie od drzewem, za drzewem. Biegnę do niego. On się tam czołga, wariat. Ja go trafiłem z 2-3 razy. Zmieniaj sobie odległość zerowania. Nie, nie będę zmieniał odległości zerowania. Ja już powtarzałem. Dlaczego nie zmieniam zasięgu? Znaczy, dlaczego ja nie zmieniam? Ja bym bo wyżej znaczy, celuję, bo... ludzie. Bo nie, bo jest bardzo prosta zależność. Zmienia się zerowanie wtedy, kiedy wiecie, jaka to jest odległość. A nie wiecie, więc wystarczy wam, że tak powiem, zapoznanie się z tym, jak wysoko trzeba podnieść. Ja też wolę gdybym, podnieść. Gdybym znał tą odległość, to zarówno zmiana zerowania, jak i rozpoznanie tego na celowniku, jak trzeba podnieść, jest równie poprawne. Tylko, że nie wiecie, jaka to jest odległość. No. Nawet szybciej się podnosi, aniżeli byś miał się przełączać tam. O, 120, 100, 200, 300, a teraz jest okej. Okay. Teoretycznie to po kratkach można tak mniej więcej, ale to... A to nim przeliczysz, bąkol, ty nie masz napojów? Ale widzisz, kogoś musisz strzelać. I co, zmieniasz zerowanie, klikasz bąkol, na klawiaturze? Bąkol, napoje masz? Co? Nie mam napoju chodź żadnego. Tu. Chodź tu, z tyłu. Ja mogę też dać. Jak to, a piwo? To nie leczy. Bierz te dwa. To nie o kurde, ale się nawalę. O! Strzelają! A to nie fresty. Na ene. W budynku tym piętrowym jest. Przebiegać. Dobra. Ja bym... No nie, ja ich bym ich holał, bo to zaraz strefa się tak, kurczy. Tak, strefy to musimy iść już. No to chodźcie, bo już idzie. Biegnie, biegnie strefa. Ja im samochód strzelę tam, kurde, w oponę może im przebije. Bo tu strefa jest. Ona jest. A! Teraz zauważyłem, żeby zobaczyć, gdzie poleciała kula, trzeba trzymać no ten tak, przycisk, tak? Kiedyś o tym. Nie, bo ja mówię, czemu mi kuźwa tak szybko przeładowuje? Tak, 100 metrów to jest jedna kratka. Ta mała, tak. No ale wiesz, jeżeli coś jest w zasięgu, nie wiem, minimapy, no to nie trzeba żadnego zerowania, ale jak coś trzeba, więc trzeba mapę otworzyć, trzeba przeliczyć. Dodać, pomnożyć, podzielić. Hmm. Teraz mamy kawałek. Się wyleczę. Ja bym od prawej biegł. Chleb tostowy jest długo świeży. Tak, tak. No to dawać przy strefie. Prawej strony. No bo chleby tostowe mają to do siebie, że są długo tak zwane świeże. Są tak sztuczne, że... Je się da tak zgnieść śmiesznie.
Takie. No, da się je tak zgnieść. A są takie chleby przecież, co pokazywali, że otwierali chleb, je tak zgniatali i on normalnie wracał do swojej tej normalnej. No, były takie. Totalnie naturalny był. No jak kauczuk stary. No, bo jak gąbka. No. O. To ananasowy pod wodą ma dom. Co? SpongeBob, kanciasto porty. SpongeBob, kanciasto porty. Gąbczasty, kanciasty, żółty jak on. Czy my zdążymy, czy już musimy skracać? Nie, no zdążymy, spokojnie. Bonkol, ja mam tumik do snajperki i podbródek do snajperki. O Jezu, jaki ja będę snajper. Snajper elit. Snajper inio. Tym elitowym. O. Obluted. Tylko trochę. Teraz będzie unmod, nifres. A przestań co to. Iban. O, UAS stoi tam na 60 na przykamieniołam. Widzę. Bardzo naturalnie zrespiony. Ale ręczne trzymają. Kurde, zaciski normalnie, jak w Ferrari. 7 sekund, trochę się odsuńcie od krawędzi, bo... Ale chociaż ona tu bardzo idzie, wolna. To najwolniej idzie, więc luz. Czy tam jest ziomek? Nie. Nie wiem, strzelaj do auta, zobacz. To co, wchodziło tego kibelka przy ulicy? O Jezu, na pewno nie wszyscy. Co tam masz, ktoś tam rzuci granat? Tak, jeden nate. No to jedna osoba do środka, a trzy na zewnątrz. Boże, ja tu w ósemkach pamiętam co były, to jedną osobą tutaj byłem i 8 osób mnie okrążyło w tym kibelku. A może tu ktoś jest w tym kibelku, no? A wbijamy się w ogóle na górę? I auto popatrzymy se? Na N. Nie ma nikogo w kibelku. Ej, czołgają się przez pole, patrzcie, na NW. Czołga gdzie się. NW? Na daleko gościu. Nie, stał teraz, biegnie. A, widzę! Dug jest w krzakach, dostał! Jądra. Jeden dług jest w krzakach. Dobra, powaliłem. Bagi jedzie do nas. Samochód. Powalamy. Dobra, to jeszcze jedna osoba. Ten się czołga przez ulicę. Dobijać, dobijać. Nie chcemy zakładników. ktoś przebiegł tam daleko. Widzę ostatniego. Kierunek? Ostatni. A nie, to czołga się, dobra. Ten zabity, ten ostatni przebieg, słuchaj, ten ostatni przebieg, tam jest taki kamień za żółtym wozem na prawo, to on za tym kamieniem na prawo poszedł. No, też. Tam od tej daci, tak? Uważajcie, że tak, od daci na prawo, jeździ, przebieg przez ulicę po prostu. Tak. Teraz nam mogą na łeb i tu wiecie, że tu trzeba wejść. No. To wyprawa bagi mi nie pykła. Zobaczmy te auto, czy przypadkiem... No to tutaj te domki, ja bym tutaj, nie, ja bym po prostu tutaj, od tej strony, bo to jest strefa. Nad nami koleś strzelał z tymika, Hirek. Nad nami? No gdzieś tutaj. Dobra, ja do tego kibla bym podszedł. Wiesz, kibel jest zamknięty tak dziwnie. Może rzucę... Ej... Nie chcesz tego tumika? Rzuciłem do środka granat. Tego kibla. Jest na... Zabijcie. Czekaj, o. Na górce są! Na górce! Co? Z dwóch? Dobra, nad nami, tak. Widzę gościa. 105. Dostał? Dobić go trzeba. Obalony. Dobra. A lewo drugi. Kumpel po lewej spadł. Tego kumpel spadł teraz za ten. Dobra, już go nie za... 105 jest drzewo. Jeszcze. Dobra, widzę typa. Ktoś jest strzela do niego. O kurde. Zabity. Do lewej jeszcze będzie biegł. Jest przy jest drzewie. Staje. Drzewo, E105. Zabity. E105 drzewo. E105. Jest, no. Do środkowe drzewo jest. Dobra. Spokojnie, mamy 3 osoby. Widzę jest typa. Na górze jeszcze. Dobra, zginął. Dwie osoby. Mamy zajebistą pozycję. Od dołu, słyszę ich. Ktoś podchodzi tutaj, od kierunku N. Ktoś musi tu podejść. Nie ma, czysto. Przez pole chyba ktoś dyma koło daci. Nie, jednak nie. Lecz się, Nifres. Chodź sam tutaj, na dole. Jeden powalony. Dobra, się ulecz. Nie żyje. Nice, drugie zwycięstwo, tak jest. No i najsik, kurde. Dwa mecze, dwa zwycięstwa. Prosta sprawa. Mech, easy.